Szanowni Państwo, druk 1574, ustalenie kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa dotyczące opracowania programu poprawy stanu bezpieczeństwa przejść dla pieszych znajdujących się w rejonach bezpośrednio sąsiadujących z placówkami oświatowymi. Kto referuje? Pan Jaśkowiec, bardzo proszę. Szanowni Państwo, do projektu uchwały wpłynęły dwie poprawki, moja i pana radnego Porębskiego. Moja poprawka ma na celu dostosowanie projektu uchwały do zastrzeżeń z opinii prawnej. Osoba opiniująca, radca prawny w swojej opinii stwierdził, że nie możemy jako Rada narzucać sposobu szczegółowego rozwiązania problemu, którego dotyczy projekt uchwały. W związku z tym wskazana została konieczność wykreślenia szczegółowych zapisów w projekcie uchwały. Ja taką poprawkę złożyłem, która te szczegółowe sposoby wykreśla. Stąd też poprawka pana radnego Porębskiego, która wprowadza kolejny taki szczegółowy postulat. Nie może być w tym projekcie uchwały uwzględniona właśnie z uwagi na to, że jest niezgodna z opinią prawną do tego projektu uchwały. Nie możemy narzucać organizatorowi ruchu, prezydentowi, który pełni funkcję jednostki organizującej ruch, nie możemy narzucać szczegółowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, możemy jedynie przyjmować ogólne kierunki. Tak wynika z opinii prawnej i stąd też moja poprawka dostosowująca ten projekt uchwały do opinii prawnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan Porębski chce dodać coś do wystąpienia? Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, no pozwolę się nie zgodzić, że tak powiem, ponieważ no prosty przykład mogę dać. No w druku jest ładnie napisane obniżenie krawężników i tak dalej, i tak dalej. Zgadzam się w zupełności, tylko proszę sobie wyobrazić, że obniżamy krawężnika od krawężnika na dojście, najbliższe dojście do szkoły, o czym świadczy i dróg i tak dalej. Chodnik będzie w bardzo dużym stanie, co w dużo przypadkach tak jest. Dlatego ja tu nawiązuję, nie wskazuję, nie narzucam, broń Boże, czego, bo przecież jeżeli cokolwiek będzie robione, czy wcześniej będzie opisywany, jaki stan tego chodnika jest, jakaś komisja, to wtedy przyjmą to, że jeżeli obniżamy przykładowo krawężnik, żeby wózkiem inwalidzkim wjechać, czy jakoś to dziecko przeprowadzić spokojnie, które jest pełnosprawne czy niepełnosprawne, to ja myślę, że w tym również w tym druku powinien się znaleźć taki zapis, że dotyczy to ciągu pieszego, najbliższej drodze do szkoły. Dlatego bym bardzo prosił jednak, żeby ta poprawka moja była pozytywnie zaopiniowana. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze w sprawie poprawek? Proszę, pan Jaśkowiec. Oczywiście postulaty pana radnego są słuszne, niemniej jednak w opinii prawnej możemy przeczytać. Wątpliwości prawne opiniującego dotyczą szczegółowych rozwiązań proponowanych w paragrafie drugim uchwały. Kompetencja Rady Gminy określona w artykule 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia tak dalej o samorządzie gminnym dotycząca ustalenia kierunków działania dla prezydenta nie oznacza, iż Rada może zalecać stosowanie konkretnych rozwiązań prawnych, ani też załatwienie konkretnej sprawy. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych jest prezydent miasta. W związku z tym my nie możemy, tak opiniując radca prawny pani Urszula Teodorica stwierdziła, nie możemy zarządcy dróg narzucać szczegółowych rozwiązań. Możemy jedynie w sposób ogólny zwrócić uwagę na jakiś problem. Pan w swojej poprawce proponuje dopisanie do katalogu szczegółowych rozwiązań, moim zdaniem słusznego, ale kolejnego szczegółowego rozwiązania. My niestety tego nie możemy zrobić, dlatego też pana poprawka nie mogła być uwzględniona przez projektodawcę właśnie z uwagi na tą opinię prawną. Z tej opinii prawnej też wynikła poprawka, którą ja złożyłem, która cały projekt uchwały ogólnia, czyli usuwa te zapisy podważone przez panią radczynię prawną w swojej opinii. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę, pan Porębski.
Dziękuję bardzo panu radnemu za wyjaśnienie. Drodzy państwo, ja tylko pragnę przypomnieć, że priorytetem remontu chodników i ulic przede wszystkim, co Rzekin ma wykonywać, czy wykonuje, czy zleca, to jest ujęte, że przede wszystkim pierwsza priorytetem jest drogi do szpitala, trakty komunikacyjne i pieszych do szkoły, dzieci szczególnie do szkoły. Dlatego tutaj również apeluję, że jeżeli ta poprawka nie przejdzie, a z tego co słyszę tutaj z punktu prawnego nie przejdzie od pana Dominika Jaszczowca, w związku z tym nie protestuję, natomiast bardzo bym prosił, żeby jednak ten zapis, który jest, żeby jednak realizacja tych zadań była robiona tak, jak to jest ujęte w priorytetach. Drogi dojścia do szpitala, do przychodni i do szkół. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce w sprawie poprawek zabrać głos? Bardzo proszę, pan dyrektor Marcinko. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, była opinia nie do końca, że tak powiem, pozytywna w poprzednim okresie prawna, natomiast jeżeli przejdzie poprawka pana Jaśkowca, będzie, można powiedzieć, całkowicie poprawna i zgodna uchwała z przepisami prawa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma potrzebę zabrania głosu w niniejszej sprawie? Dziękuję. Stwierdzam odbycie drugiego, zamykam dyskusję, stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przechodzimy do procedowania dalej. Głosowanie na życzenie Rady w bloku głosowań.